Podobno darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ale jeśli ten koń kosztuje ponad 100 tysięcy, to ja mu w te zęby zajrzałem. Pytanie, co z tego wyszło i czy odświeżona Dacia Duster to nadal cena, czy może już jednak jakość? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj za kierownicy odświeżonej Daci Duster. I za chwilę do niej przechodzimy, jeszcze tylko słowo do osób, które chciałyby sobie kupić na przykład Dustera, ale używanego. I te osoby powinny zainteresować się tym, co ma dla nich partner dzisiejszego odcinka, czyli Car Vertical. Bo zobaczcie, powiedzmy, że znaleźliście dla siebie fajną Mazdę 6, która w ogłoszeniach wygląda super. Natomiast pobierając raport Car Verticala, dowiadujemy się, że... Co prawda ten samochód nie był skradziony i jego status finansowy i prawny jest ok, ale miał kręcony przebieg i był uszkodzony. Sprawdźmy sobie, co to znaczy. Klikamy stan licznika i zobaczcie, przebieg sobie rósł. W marcu 2023 miał 65 tysięcy km, aby już w kwietniu tego samego roku spaść do 34 tysięcy. Co więcej, klikamy sobie zdjęcia i zobaczcie, kto z Was zainteresowany byłby taką perełką. Ja na pewno nie. Dlatego zamiast jechać przez pół Polski, aby sprawdzać takie cacka, a co gorsza przekonać się o tym, że Wasz samochód wyglądał w ten sposób już po zakupie, pamiętajcie, aby pobrać raport Car Verticala, a z kodem, który macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także działajcie, oszczędzajcie swoje pieniądze, a my wracamy do Dustera. No dobra, słuchajcie, co ja zrobiłem tym Dusterem? Spakowałem 4 osoby i znowu pojechałem nad morze. To już chyba trzeci tydzień z rzędu. I co by o tym samochodzie nie powiedzieć, to kojarzył mi się on ze wszystkim, ale nie z tym, że kiedykolwiek lubił jeździć w trasę. Albo że jego pasażerowie lubili nim jeździć w trasę. Może tak. Przy czym zanim do tego, to może zacznijmy od podstaw, żebyście w ogóle wiedzieli, czym ja w tę trasę pojechałem. Także zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tam benzynowy, turbo doładowany silnik o pojemności 1,3 litra. Ma on na szczęście 4 cylindry, dysponuje mocą 150 koni mechanicznych, a jego maksymalny moment obrotowy to 250 Nm. Dacia Duster w takiej konfiguracji rozpędzi się do 180 km na godzinę, a pierwszą setkę osiągnie po upływie 9,7 sekundy. I to są te podstawowe dane. Jeszcze tak na szybkości, żebyście wiedzieli, to jest oczywiście najmocniejsza wersja Dustera, ponieważ możemy sobie go wybrać jeszcze z silnikiem o mocy 90 koni. To jest 3-cylindrowe 1.0. Co świetne, może to być wersja fabrycznie wyposażona w instalację LPG. No i mamy też wariant 130-konny. I co jeszcze bardziej mi się podoba, cały czas mamy Dustera z silnikiem diesla. No i dobra, to tyle z rzeczy na papierze. Przejdźmy sobie konkretnie do mojego egzemplarza. Dodam jeszcze tylko, że to jest wersja z napędem naprzód i mam tutaj automatyczną 6-biegową skrzynię biegów. Lecimy dalej. Zaglądaliśmy pod maskę z przodu, no to otwórzmy sobie jeszcze tylną klapę i sprawdzamy bagażnik. A ma on pojemność 478 litrów. I może na papierze nie jest to jakaś wartość rekordowa, no ale to w końcu nie jest jakiś ogromny SUV. To w ogóle nie jest duży samochód, bo ma bardzo kompaktowe rozmiary i ja znowu wiedząc, że jedziemy w 4 osoby nad morze, troszkę obawiałem się o bagażnik i rozwiewam tutaj Wasze wątpliwości. Spakowałem się w niego bez większego problemu. Jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła, to pytanie, co jest pod podłogą tego bagażnika. No to odpowiadam, nic, a w zasadzie goła blacha. Takie raczej rzadko spotykane rozwiązanie, ale tak tu jest. Przy czym podkreślam, bagażnik naprawdę całkiem ok. No i teraz kolejne pytanie, czy całkiem ok jest na kanapie? No to tak, ja siedząc sam za sobą, przypominam, mam 182 cm wzrostu, zmieściłem się tutaj bez większego problemu. Może w trasę do Chorwacji za bardzo jechać bym tutaj nie chciał, ale na takie codzienne podróże, jeśli miałbym jeździć z tyłu, to raczej bardzo bym nie płakał. O miejsce nad głową oczywiście martwić się nie musimy, to jest samochód podwyższony, także jest go tutaj cała masa. Ale zobaczcie na Grześka, on ma 192 cm wzrostu, usiadł sam za sobą i ledwo się tutaj zmieścił. W jego przypadku jazda z tyłu kompletnie odpada. Nogi miał obok fotela, także to zdecydowanie nie jest samochód dla wysokich osób, które miałyby jechać z tyłu.
A podkreślam to, bo może ktoś się spodziewa, że no Dacia Duster, taki wysoki samochód, będzie tego miejsca z tyłu bardzo dużo. Nie będzie. Dobra, i przeskakujemy do przodu, ale zanim to zrobimy, to już troszkę się przyczepię. Podchodząc do tego auta, pierwsze co musimy zrobić, to złapać za klamkę. I o ile system bezkluczykowy w Daci, czy po prostu w Renault działa kapitalnie, chowacie sobie tutaj kartę do kieszeni, czy gdziekolwiek, podchodzicie do samochodu, samochód się sam otwiera, odchodzicie, sam się zamyka, nic nie musicie robić. Ale bardzo dawno nie jeździłem samochodem i nie sądziłem, że coś takiego jeszcze kiedykolwiek powiem, który ma tak niewygodną klamkę. No bo on się odblokuje sam, ale klamkę trzeba złapać zawsze i nie wiem, może to jest, znaczy na pewno to jest jakaś pierdoła i może troszkę się czepiam, ale ja na to zwróciłem uwagę. Dziwne są te klamki i mi się kompletnie nie podobają. Nie podoba mi się też dźwięk zamykania drzwi. Tego oczywiście można się spodziewać, ale trzaśnięcie drzwiami, szczególnie tymi z tyłu, no to jest już niezłe doznanie akustyczne. No ale dobra, jesteśmy w końcu na miejscu kierowcy. I teraz tak. Te materiały z liftingu na lifting, z odświeżenia na odświeżenie, po prostu z roku na rok są w Daci coraz lepsze. Zdecydowanie. To już nie jest ten samochód, gdzie, nie wiem jak to powiedzieć, nawet nie chodzi o dotyk, ale o zapach. Że tutaj, no nie chcę używać gorszych słów, ale nie pachniało najładniej. Tego już nie ma. Samo spasowanie tych materiałów jest ok. Design, wiadomo, tutaj jest szaro i smutno. Ale to nigdy nie był i nadal nie ma być samochód zachwycający designem. Co się tutaj zmienia przede wszystkim na plus? Mówię o materiałach, one są coraz bardziej miękkie. I nadal jak w nie pukniecie, to będzie słychać taki pusty dźwięk plastiku, ale jest pod tym względem zdecydowanie coraz lepiej. Przy czym umówmy się, kto kupuje Dacia Duster, czy w ogóle Dacia, żeby stukać w drzwi, albo dotykać cały czas tego, albo po prostu dla materiałów? No chyba nikt, a przynajmniej nikt ogarnięty. Pytanie jest inne, jak te materiały przekładają się na głośność tego samochodu, na użytkowanie tego samochodu, na przyjemność jazdy tym samochodem? Czy one po prostu nie skrzypią, nie poruszają się razem z przyciskami i tak dalej? No to przejdźmy do tego. Po pierwsze, na szczęście, cały panel od klimatyzacji jest manualny. Ona jest jednostrefowa, to jest coraz rzadziej spotykane dzisiaj w samochodach, no ale tak to tutaj mamy. Przy czym jej obsługa jest banalnie prosta. Pokrętła od siły nawiewu, pokrętła od ustawienia temperatury, pokrętła od ustawienia miejsca, z którego ma wiać. I to jest jedyna rzecz, do której się troszkę przyczepię. Ja nie do końca mogłem ustawić nawiew, a jechałem jak było bardzo gorąco, tak aby tutaj było chłodniej, ale żeby nie wiało mi po twarzy, czy gdzieś po ręce. Więc tutaj miałem delikatną zagwozdkę. Ale jeśli to zrobicie, to sama klimatyzacja, samo chłodzenie, sama obsługa jest naprawdę ok. Ekran multimedialny. Ja nie będę mu poświęcał bardzo dużo czasu, bo nie ma sensu. Przede wszystkim dlatego, że to jest tak proste, że bardziej już chyba być nie może. To oczywiście nie wygląda świetnie. Macie takie wrażenie, jakbyście obsługiwali smartfona z czarno-białym ekranem. Ale przede wszystkim działa bardzo szybko. Znajdziecie tutaj wszystko, co chcecie w moment, bo po prostu nie ma tu za wiele funkcji. Ale te najważniejsze są i działają ok. Minus, Android Auto działało mi po kablu. Ale znalazłem na to rozwiązanie, wrzucam gdzieś w opisie. Zobaczcie, bo warto. Tak samo zegary są bardzo proste, bardzo czytelne. Do tego samochodu moim zdaniem pasują po prostu idealnie. Co się zmieniło przy ostatnim odświeżeniu? Były to tak naprawdę pierdoły, bo na przykład tutaj zamiast okrągłych nawiewów mamy takie prostokątne, czy nie wiem jak to nazwać, podłużne. Sterowanie lusterkami zniknęło z tego miejsca, przerzucono je tam, gdzie powinno być, czyli na drzwi. Są tu natomiast dwie rzeczy, które mnie wkurzały. Ta, która wkurzała mnie mniej. Zobaczcie, jak chciałbym otworzyć tylne szyby, to spójrzcie na moją rękę, jak daleko muszę sięgnąć. Muszę w zasadzie zrobić coś takiego, bo tak daleko są te przełączniki. Ale to jest raczej pierdoła, no bo jak często otwieracie tylną szybę? Jest inna rzecz, która doprowadzała mnie tutaj do szału. Za każdym razem, jak wsiadałem do tego auta, to dywanik, który mamy pod nogami, latał cały czas do przodu, do tyłu, wpadał mi gdzieś tam pod pedały. Ja na początku myślałem, że on nie jest zaczepiony w ogóle. Okazało się, że są tutaj dwa zaczepy, tylko ja za każdym razem wsiadając do tego samochodu, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, że je zrywam, bo po prostu wsiadam normalnie, ale one się odczepiają i ten dywanik lata. W zasadzie za każdym razem, jak wsiadam do tego auta, muszę podczepić dywanik. Dziwna rzecz. Ale skoro mówię o minusach, to powiem o tym, co w tym samochodzie jest najgorsze. I przejdźmy sobie do tej wspomnianej wcześniej jazdy w trasie. I pewnie duża część z Was pomyślała teraz, że powiem o wyciszeniu. A wcale nie. Chociaż oczywiście, wyciszenie to nie jest najmocniejsza strona Daci Duster, czy po prostu żadnej Daci, ale ja mam wrażenie, a wręcz jestem pewny, że tu jest zdecydowanie lepiej niż to było kiedyś. To nie jest oczywiście nic odkrywczego, ale gdzieś do powiedzmy 100 km na godzinę wyciszenie tego samochodu jest na akceptowalnym poziomie.
żebyśmy się dobrze zrozumieli, on cały czas jest gorzej wyciszony niż rywale. Tylko kiedyś to wyciszenie było gorsze, ale takie, którego ja nie akceptowałem, a dzisiaj jadąc tym samochodem w trasę, która ma 500 km, spokojnie daję radę. Zaznaczę, jest ogromny przeskok między 120 na godzinę a 140. To znowu nie jest nic odkrywczego, ale podkreślam, bo to nie jest przeskok, tylko to jest przepaść. Przy 140 już jest źle. A przy 120 jeszcze akceptowalnie. No dobra, ale teraz ta rzecz, o której chciałem powiedzieć, ta rzecz najgorsza. Fotele. Jeśli pamiętacie jakieś starsze testy Dustera, moje czy kogokolwiek, kogokolwiek, kto zwrócił na to uwagę, to Dustery miały taką przypadłość, że ten fotel potrafił się ruszać razem z Wami, gdzieś tam przy hamowaniu czy przy przyspieszaniu. No to nie zgadniecie. Jest lepiej, ale to nadal występuje. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Przy czym, no może taka dziwna rzecz, ja się do tego bujania przyzwyczaiłem. Natomiast nie mogłem się przyzwyczaić do tego, że ten fotel jest trochę jak, nie wiem, kanapa u babci w latach 90. Tylko ta kanapa była jeszcze z lat 70. I samo miejsce, na którym siedzicie, i samo oparcie są, jest takie wrażenie, jakby one były równe. Tu nie ma żadnego wyprofilowania, tu nie ma żadnego podparcia bocznego. Ten fotel jest po prostu niewygodny i moim zdaniem to jest największy minus tego samochodu. Jeśli szukacie samochodu z salonu, stać Was na Dustera i będziecie go używać jako auta rodzinnego, czyli pewnie tak jak 90% osób, które Dustera w Polsce kupują, to zwracam Wam na to uwagę, bo prawdopodobnie to zaakceptujecie i się do tego przyzwyczajicie, ale moim zdaniem jest część osób, która przesiada się, nie wiem, z 10-letniego Passata czy jakiegokolwiek innego samochodu marki bardziej uznanej, że tak to nazwę, to te osoby mogą mieć z tym problem, dlatego polecam Wam, weźcie ten samochód gdzieś na trasę i sprawdźcie to, żeby potem nie było płaczu. No ale dobra, wystarczy tego narzekania, bo to w zasadzie już. A przechodzimy teraz do samego silnika. I tak jak fotele były w tym samochodzie rzeczą najgorszą, to ten silnik jest w tym samochodzie rzeczą najlepszą. Bo Dacia nadal ma parę punktów, w których poznamy, że jest to samochód budżetowy. To zamykanie drzwi, te fotele, czy nadal te materiały. Ale nie w przypadku silnika. Te 150 koni to może nie brzmi jakoś super, ale tu jest poniżej 10 sekund. Dacia raczej wielu osobom kojarzy się z samochodem z takim wołem roboczym. O, a to jest samochód całkiem dynamiczny. Może źle powiedziałem. Nie chodzi tutaj o jakąś jazdę dynamiczną, ale ja jadąc w 4 osoby, zapakowany samochód, czy to było w mieście, czy to było pod miastem, czy to była ekspresówka, czy to była autostrada, w ogóle nie czułem, że jestem jakąś zawali drogą. Jak chciałem wyprzedzać samochody dużo lepiej wyglądające, to po prostu robiłem i się nie szczypałem, bo w tym samochodzie dynamiki jak na taki samochód zupełnie nie brakuje. To jest świetny silnik i świetny wybór. Jest oczywiście zagwozdka, ja bym taką przynajmniej miał, gdybym kupował Dustera, to pewnie potrzebowałbym właśnie tego wołu roboczego. I wtedy ten litrowy silnik, ale z LPG, ja takimi Daciami robię przeważnie 1100-1200 km, miałbym dużą zagwozdkę, bo ja cały czas ten samochód traktuję albo jako właśnie ten wół roboczy, albo jako auto budżetowe. I w aucie budżetowym ja nie potrzebuję wodotrysków, mocnego silnika, świetnej dynamiki i po prostu zwiększania kosztów. Raczej szukamy zmniejszania kosztów. Dlatego, mimo że ja jestem ogromnym przeciwnikiem LPG, po prostu tego nie lubię, to szukając nowej Daci Duster, mocno rozważałbym wersję z LPG. Mam nadzieję, że taką jeszcze trafią do testu. A jak samo prowadzenie? Jak ten samochód jeździ? No nijak. To nie jest samochód, który wywoła Wam banana na twarzy od tego, jak się prowadzi, jak jeździ po zakrętach, ale on nie jest do tego. Natomiast do tego, do czego jest. Ten samochód ma prawie 22 cm prześwitu. To jest sztos. Wszystkie krawężniki, progi zwalniające, dziury, wjazd do lasu, wjazd, nie wiem, na plażę, czy dojazd na plażę jakąś dziwną drogą, dla tego samochodu to jest pestka. Macie wywalone na wszystkie przeszkody, to jest to, za co Dustera tak dużo ludzi uwielbia. I pod tym względem, po odświeżeniu tego samochodu, nic się nie zmieniło, to jest kapitalna rzecz. Nie podoba mi się natomiast jedna rzecz w katalogu Dustera, czy w możliwościach konfiguracji, bo jeśli chcecie napęd na 4 koła, to możecie sobie go zamówić do najmocniejszej benzyny, czyli tej, i do diesla. Ale to jest do przeżycia, to jest zrozumiałe. To, co jest mniej do przeżycia, to to, że jeśli chcecie 4 łapa, to będzie to wersja z manualem. I diesel, i ta 150 nie występuje z napędem na 4 koła i z automatem. Niestety. A jak działa ta skrzynia? Ona ma 6 biegów. To jest dwusprzęgłówka. Potrafi ten bieg przeciągnąć, potrafi go zmienić za wcześnie, ale do tego, do czego jest ten samochód, to to jest świetne rozwiązanie. Ja na pewno wziąłbym Dustera z automatem. Trochę szkoda, że w takim samochodzie drzwi nie zakrywają progów.
Natomiast super, że tunel przed kanapą jest całkiem nieduży. No i mamy tutaj mechaniczny ręczny, także przy automacie nie uświadczycie czegoś takiego jak auto hold. No i spalanie. Na wolnych drogach podmiejskich komputer pokazywał mi okolice 5 litrów. Ekspresówka to jakieś 6,5, natomiast na autostradzie nie przebiłem 8. Co jednak ciekawe, w mieście moje wyniki wahały się między 8 a 9 litrów, czyli nie najmniej. No i na koniec wygląd, bo to jest ta główna rzecz, która zmieniła się przy ostatnim odświeżeniu Dustera. Mamy nowe logo, mamy nowy grill. Na kierownicy mamy napis, dacie, a nie logo, tak samo z tyłu na klapie. To są delikatne zmiany, ale moim zdaniem trafione w dziesiątkę. To nigdy nie był najładniejszy samochód na rynku, nadal nie jest i pewnie nigdy nie będzie. Ale polecam Wam jedną rzecz. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda w lusterku, gdy się do Was zbliża. Czy macie takie wrażenie, że leci jakieś małe jeździdełko za 50 tysięcy, takie nie wiadomo co? Grill, logo i te światła to robi już naprawdę całkiem dobre wrażenie. Przynajmniej na mnie. I o ile z boku ten samochód mi się nie podoba, z tyłu podoba mi się tak średnio, to z przodu jest naprawdę ok. Także te ostatnie zmiany ja uważam za bardzo udane. I mimo, że to nie był jakiś duży facelifting, to w fajny sposób odświeżyły wygląd Dustera. Ważniejsze jednak, czy w fajny sposób odświeżyły również cennik Dustera, także ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik Daci Duster otwiera kwota 79 900 zł. I właśnie tyle musimy zapłacić za podstawowy wariant z silnikiem 1.0 o mocy 90 koni mechanicznych. Zainteresowani Dusterem z fabryczną instalacją LPG z portfela wyciągną prawie 4000 zł więcej, czyli 83 800 zł. 130-konne 1.3 rozpoczyna kwota 89 500 zł, a prezentowany najmocniejszy 150-konny wariant już z automatyczną skrzynią biegów to koszt minimum 108 200 zł. Warto dodać, że diesel startuje z poziomu 97 200 zł, a Dustera z napędem na 4 koła kupicie za minimum 109 200 zł. No i dobra, trzymając się już tej terminologii, jaki jest koń, każdy widzi. Powiem Wam tak, może mocno skracając. Ja bardzo lubię Dustera za jego uczciwość. Ten samochód kompletnie niczego nie udaje. On nie udaje, że jest najpiękniejszy w całej wsi, że ma świetne multimedia, że będziecie zawsze pierwsi na światłach i tak dalej. Ten samochód nie jest po to. To jest bardzo uczciwa, chociaż już dziś nie tania, ale jak na dzisiejsze czasy, nadal bardzo atrakcyjna finansowo oferta dla rodziny, która chce mieć nowy samochód z salonu z gwarancją, nie chce jeździć po komisach, boi się miny, a może sparzyła się już na jakimś używanym samochodzie. I o ile kiedyś mogła sobie kupić Dustera, mając pełną świadomość, że ten samochód będzie nowy, ale słaby, to dzisiaj kupując ten samochód, ma już świadomość, że ten samochód będzie nowy, a do tego bardzo porządny. Krótko mówiąc, jeśli Wasz budżet pozwala na zakup tego nowego samochodu, zaakceptujecie pewne rzeczy, bo to może nawet nie są wady, to są pewne cechy tego samochodu, to zdecydowanie takie auto można dziś dla rodziny polecić. I to tyle z mojej strony. Jeśli macie sekundę, to prośba, oceńcie ten materiał, bo to mi się po prostu przyda. A do osób, które kanału jeszcze nie subskrybują, to zróbcie to teraz, bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.